Bracia i siostry, dzisiaj w tych słowach, które usłyszeliśmy, Jezus jeszcze raz próbuje uczniom wyjaśnić, jak również nam, tajemnicę Jego pojawienia się na tym świecie, Jego zmartwychwstania i również wyświetla tajemnicę nowego życia zupełnie. Życia odrodzonego poza śmiercią. Mówimy o tym życie wieczne. To jest to najgłębsze pragnienie człowieka, jakie każdy człowiek nosi w sobie, w swoim wnętrzu. To jest życie pozbawione cierpienia i życie nieprzerażone widmem śmierci. Życie również nienaznaczone możliwością zgrzeszenia. Każdy z nas gdzieś bardzo głęboko tego pragnie. Może na ślepo szuka w różnych rzeczywistościach, w różnych przestrzeniach, ale tak naprawdę o to chodzi każdemu z nas. Jezus dotyka tego najgłębszego desiderium natury, najgłębszego pragnienia ludzkiej natury. Bo przecież każdy tego doświadcza, że życie mija i stajemy później twarzą w twarz ze śmiercią. Nikt się przecież nie łudzi, że tego uniknie. Nawet gdyby próbował przedłużać swoje życie, do pewnego dnia i tak stanie twarzą w twarz śmierci. Co później? I o to chodziło właśnie Synowi Bożemu, żeby pokazać, że jest inne życie, że jest zupełnie inna forma istnienia, przeznaczona dla człowieka z drugiej strony, od strony Boga. Czas i ten świat, który jest zanurzony w czasie, on sam w sobie jakby nie ma sensu. Jeśli pozbawiamy się nadziei na życie wieczne, odcinamy się od Boga, od jakiejkolwiek formy wiary, to żyjąc tylko tym życiem, grozi nam poczucie bezsensu, bo cokolwiek osiągamy, to się od razu to rozlatuje i wszędzie wszystko jest naznaczone tym znamieniem śmiertelności, skończoności i rozpadu. Jakiegoś gnicia, którego nikt nie może uniknąć. Można wejść w absolutną rozpacz, kiedy człowiek obserwuje tylko ten świat i tylko co się w tym świecie dokonuje. Dlatego Bóg jakby przerwał tą przestrzeń, ten świat, w którym my żyjemy, wdarł się w ten świat, pokazał zupełnie coś innego. Kosztowało go to, jak widzimy, krzyż, ale wielu ludzi wierzy w to, że jest nowa forma życia. I o tym dzisiaj Jezus usiłuje mówić swoim uczniom. Zresztą te rozdziały Ewangelii Jana są obfite w te rozmowy, wyjaśnienia Jezusa, aż prawie nudne. Ale to tylko wskazuje na to, jak Jezus usilnie próbował jeszcze raz słowami ludzkimi wyjaśnić coś, co jest poza możliwością nawet ludzkiego zrozumienia. I dzisiaj usłyszeliśmy, że Jezus odchodzi, mówi uczniom. Ja odejdę, przyjdzie do was Duch Święty, ale nie zostawię was sierotami. Dlaczego on to mówi nam? Bracia i siostry, musimy sobie przypomnieć, zupełnie antropomorfizując tą ideę Pana Boga, że on jest trójcą. Że jest, graficznie sobie wyobrażając, jakimś trójkątem, niech będzie. Tak, posłuchajmy się takim obrazem. Że jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Że to jest ta miłość istnienia Bożego. I teraz Syn Boży mówi, ja odchodzę, czyli ustępuję wam miejsca po to, żebyście wy weszli w moje miejsce, żebyście się stali synami Bożymi i dlatego potrzebny wam jest Duch Święty, bo Duch Święty jest tak naprawdę relacją, więzią między mną a Ojcem. Bez Ducha Świętego wy nie możecie być dziećmi Ojca. Dlatego tak konieczny jest ten Duch, bo tak naprawdę jest to miłość między Ojcem i Synem. I to wyjaśniam jakby innymi słowami to, co dzisiaj zostało tu przeczytane. Ja muszę odejść, mówi Jezus, żeby wam zrobić miejsce. Żebyście wy weszli w moje miejsce, czyli syna, czyli dziecka, które ma ojca. I żeby ta więź między wami a Bogiem nie była martwa, to ja daję wam ducha, czyli żywe, coś więcej niż uczucie. Daję wam osobę, która jest miłością. Ducha Świętego. I to jest kapitalny pomysł Pana Boga. Wierzymy my, chrześcijanie, zarówno prawosławni, jak i protestanci, jak i katolicy, wierzymy, że to tak jest. Najkrócej ujmując to. Ale trochę nas przeraża, bracia, dzisiaj i siostry, to sformułowanie Jezusa, nie zostawię was sierotami. Brzmi to tak trochę dramatycznie. Tak, nie zostawię was sierotami. Odchodzi, abyśmy nie byli sierotami. Trochę to dziwnie brzmi, bo po ludzku, kiedy ojciec odchodzi od rodziny, to zostawia właśnie dzieci sierotami. A tu jest odwrotna sytuacja. Syn Boży specjalnie odchodzi, żebyśmy my weszli w miejsce synostwa Bożego, żebyśmy nie byli sierotami.
żebyśmy odkryli, że Bóg jest Ojcem. Ale musimy wtedy wejść w Jego miejsce, Jezusa Chrystusa. Odkryć Ducha Świętego. Nie ducha z książek, nie ducha poezji, nie ducha artystycznego, tylko Ducha Świętego. To jest zupełnie inny gatunek natchnienia. Inny gatunek istnienia, miłości. Coś nie z tego świata. I ktoś nie z tego świata. Ale Jezus użył dzisiaj tego słowa również celowo. Nie tylko z tego powodu, żeby wyjaśnić sens Jego odejścia, a jednocześnie naszego przyjścia w Jego miejsce. Bo sierota, wiecie, bracia i siostry, dla nas współczesnych to jest osoba osamotniona przez najbliższe osoby. Ojca, matkę. Dla Żydów sierotą był już ktoś, kto nie miał ojca. Jatom po hebrajsku to już ktoś, kto już nie ma ojca. Dla Greków ojca i matkę, orfanos, to jest ktoś, kto stracił rodziców. W naszym pojęciu współczesnym sierota to jest ktoś, kto nie ma w ogóle rodziców. Filozof Edith Wyszogrod mówi, że nasza cywilizacja jest osierocona. Dowodzi swoje myślenie w ten sposób, bo mówi, że w naszej epoce zanikają ojcowskie mity. Że jest kryzys autorytetów, ale też wypiera się ojcowstwo. Wypiera się nie tylko w ten sposób, że umożliwia się rozwody, albo że się tak organizuje cywilizację, żeby jedynym rozwiązaniem dla dwojga ludzi był rozwód, żeby nie mogli ze sobą wytrzymać. Również wszystko to, co ojcem pachnie lub komuś cuchnie, wszystko jest odsuwane. I no i oczywiście zacieranie granic płciowych, żeby nie wiadomo było, kto skończył ojcem czy matką. Tak trwa to od kilkudziesięciu lat, tak ona to dowodzi. To nie tylko dotyczy chrześcijaństwa, to jest po prostu wszędzie. I teraz pomyślmy o tym, jeśli Bóg dla wielu ludzi przestaje być ojcem, to taki człowiek, ogólnie biorąc, nie ma ojca, czyli jest kim? No jest sierotą. Nie wie, z kim się utożsamić. Nie ma tradycji. Nie ma punktu odniesienia. Więc szuka tożsamości we wszystkim innym. No nie wiem, w zwierzętach, w przedmiotach, w innych kulturach, na Marsie. Bo musi tworzyć siebie. Musi organizować swoją tożsamość. No to ma ten czas. Ale kiedy się odetnie od możliwości odniesienia do ojca, jest tragedia. Nie będę już mówił o skutkach choroby sierocej, albo o jakie są skutki psychologiczne dzieci z rodzinnych związków i tak dalej, bo o tym wszyscy dobrze wiemy, ile dramatów jest z tym związanych. Mówię teraz to w odniesieniu do tego słowa kapitalnego, które Jezus mówił, nie zostawię was sierotami. Czyli w relacji ze mną wam nie grozi problem tożsamości. Jeśli wy macie ojca, to wy nie musicie się zastanawiać, jak macie nazwisko. Albo czyimi jesteście dziećmi. Jesteście dziećmi Boga. Nie jakiejś bozi, tylko Boga. Nie musicie chodzić w pieropuszach indiańskich, żeby odzyskać tożsamość, tylko macie Pana Boga za ojca. To jest piękne słowo Jezusa. Inny filozof, jak również psychoanalityk, Karl Jaspers, potwierdza taki sposób obserwowania naszej cywilizacji. On mówi, że świat zachodni, nasz świat amerykoeuropejski czy euroamerykański wchodzi w etap utraty samoświadomości, ponieważ nie ma tych punktów odniesienia, czy nie ma tych świetlnych punktów, jakim jest idea ojcostwa. Religie tracą odniesienie do Boga Ojca. To już zaczyna być jakąś ideą, jakąś energią, nie wiadomo czym, ale już nie jest ojciec. I człowiek wtedy traci bardzo mocno, bo nie wie, kim jest. Kiedy Bóg nie wiadomo, kim jest, człowiek nie wie też, kim jest. Nie ma z kim się utożsamić. Miliony ludzi, no, wchodzi w taki etap. Ale Jezus mówi do nas, chrześcijan, wam to nie grozi. Bo ja nawet ustąpiłem wam miejsca. Ja, Bóg, Syn Boży, ustępuję jakiemuś stworzeniu, które z mojej pozycji jest czymś mniejszym niż jakiś mikrob, miejsca w tym mega układzie w miłości Bożej. I do tego my, bracia i siostry, jesteśmy zaproszeni. Jezus, mówiąc o tym słowie sierota dzisiaj, nie zostawię was sierotami, daję wam Ducha Świętego, zbliżam was do Ojca, poniosę za to straszną cenę, żebyście wy mogli mieć tatusia w Bogu. Myślę jeszcze o czymś innym, bo w Starym Testamencie słowo sierota ma wyjątkowy status. Nawet trochę inny niż w naszej kulturze. Otóż sierota, to mógłbym tak powiedzieć, to jest oczko w głowie Starego Testamentu. To jest punkt największej troskliwości Bożego miłosierdzia. W psalmie 68 czytamy na przykład tak.
ojcem dla sierot i wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Od razu wyjaśnia nam się, co Pan Bóg myśli o sierocie. Tak, o takim zwykłym sierocie, czy o sieroconej osobie, jak i w ogóle o sierocie życiowej, jak to się mówi, sierota życiowa, czyli ktoś, komu się nie udaje życie po prostu. Nie ma gdzie się odnaleźć. Albo w psalmie 10. Na Tobie polega nieszczęśliwy Boże, Tyś pomocą sierocie. Prawo religijne Żydów było bardzo troskliwe w stosunku do sierot, wdów, przybyszów, czyli ludzi wyalienowanych, nie mających oparcia w danym środowisku, jak również i lewitów. Do wszystkich tych, którzy nie mieli oparcia materialnego i emocjonalnego w innych osobach. To jest duże nadużycie, kiedy ktoś mówi, że Stary Testament jest okrutny. Przy solidniejszych badaniach to by nam to wyszło, że zupełnie jest inaczej. Po prostu to społeczeństwo było okrutne i dlatego prawo musiało być bardzo restrykcyjne, bo inaczej by ci ludzie się pożarli po prostu, zniszczyli się. Nie było wtedy przecież żadnych instytucji chroniących człowieka. Król mógł robić sobie co chciał. I straszne rzeczy się działy w tamtych czasach. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy na przykład, że trzeciego roku Żyd co 3 lata był zobowiązany do wypłacenia 10 innym ludziom, biednym. Wszedł do bramy, brama to odpowiednik dzisiejszego jakiegoś urzędu administracyjnego i w tej bramie przychodzili sieroty, oczywiście wdowy, lewici, cudzoziemcy i on 10 część swoich plonów oddawał im. I jest zapisane w prawie, żeby dał taką część, żeby żaden z tych sierot życiowych nie odszedł nienajedzony. Było to nawet podkreślone, żeby syci odeszli z tego. Tak Biblia dbała o to, żeby dbać o tych, o których nikt nie dba. Gdzie indziej w Księdze Powtórnego Prawa w 24 rozdziale jest napisane, że jeśli Żyd zbierał swoje cnoty z pola, to mogło mu się zdarzyć, że zapomniał wziąć jeden snopek z pola. I kiedy sobie przypomniał w drodze do domu, że zapomniał jednego snopu, nie wolno mu było wracać, bo może sierota będzie przychodził. Tak samo, kiedy zbierał winogrona, to miał tak zbierać, żeby te, które są pod liściem, zostawić dla sierot. On nawet w ciągu pracy musiał myśleć o tych, którzy nie mają co zjeść. To jest bardzo ludzkie prawo. Może z innej kultury, z innej szerokości geograficznej, ale ludzkie. Podobnie, kiedy zbierał oliwki, to te wszystkie oliwki, które ukryły się przed okiem, to miał obowiązek nie rozgarniać liści, żeby szukać dodatkowych jeszcze owoców, tylko zostawić komu? Oczywiście sierocie. I z tych i wielu innych, bo tam są setki takich zapisów dotyczących sierot, dowiadujemy się, że Bóg miał wielką uwagę i wielką troskę i nakazywał Żydom dbać bardzo o sieroty. To jest, jeszcze raz powiem, punkt największej troski Starego Testamentu. Sierota. Z drugiej strony, jeśli ktoś krzywdził sierotę, Pan Bóg się ujmował, przypominał u proroków, jak również i w prawie, mówił, przeklęty, kto narusza prawo obcego sieroty i wdowy. Mówi, to grozi to przekleństwem. Nawet nie wolno było wchodzić na pole sieroty, żeby deptać tą ziemię. Do tego stopnia. Te przykazania oczywiście mogą nas przerażać, kiedy się mówi o karach, na przykład w Starym Testamencie, spowodowanych tym, że ktoś krzywdzi sierotę. Ale przypomnijmy, pomyślmy, jak okrutne musiały być wówczas relacje społeczne, skoro Bóg takimi ostrzeżeniami wstawiał się za sierotami i groził nawet ukaraniem. Czyli to musiały być jednak zjawiska dość nagminne, skoro Bóg mówi, jeśli ty będziesz krzywdził sierotę, to twoje dzieci zostaną sierotami. Nie dotykaj tych ludzi. I tak na przykład czytam w innych miejscach, że uciskanie sierot, na przykład u Jeremiasza jest napisane, uciskanie sierot spowoduje w twoim życiu, mówi prorok, to, że ty będziesz wygnany ze swojego domu. Że twoje domostwo się zawali. I to rzeczywiście się potwierdza. W 587 roku Izraelici zostali wygnani ze swojego narodu na 70 lat niewoli do Babilonu. Kiedy czytam Księgę Lamentacji, w jednym z wyjaśnień, dlaczego się tak stało, jest napisane, jak Izraelici żalą się, że są sierotami na wygnaniu. I Pan Bóg im przypomina, że mówi, a przecież wy krzywdziliście sieroty. Więc teraz też nie będziecie mieli własnego domu, własnej rodziny, a wasze dzieci będą sierotami. Za to, że krzywdziliście sieroty. Mówię to wszystko po to, żeby wam przypomnieć, albo uświadomić sobie i wam, dlaczego Jezus użył tego słowa, nie zostawi was sierotami. Bo chcę czysto powiedzieć, że jego odejście ma zupełnie inny wymiar. Jego odejście jest tak naprawdę przyjściem. Przyjściem tych wszystkich ludzi w głębszą miłość do Ojca Niebieskiego.
Pozornie wygląda to na odejście, że zmartwychwstał, w niebo wstąpił i odszedł, no bo tu już zaczęły się kłopoty, więc lepiej uciec do nieba. Ale tak nie jest. To tylko pozory.